Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Czwarte zadanie z czwartego zestawu z książki Teraz Maturę z poziomu podstawowego. Zaraz je robimy. Oczywiście, jeżeli Ci się podoba to, co robię, to śmiało łapka w górę, subskrypcja i komentarz, czy podoba Ci się, jak tłumaczę matematykę. O, tak to miało być. Dobra. Zadanie czwarte. Przedział zaznaczony na osi liczbowej, czyli od 7 do minus 1, zawiera się w zbiorze rozwiązań nierówności. To ten przedział ma się zawierać w zbiorze rozwiązań. Tak? Czyli rozwiążmy sobie na przykład pierwszą opcję, czyli pierwszy podpunkt, czyli x kwadrat jest większe równe 1 czwarta. Oczywiście trzeba się pozbyć kwadratu, czyli pierwiastkujemy. Większość osób napisze tak. Większość osób, tak? Niestety to jest błędne, ponieważ tutaj trzeba jeszcze dorzucić wartość bezwzględną. Bo jak pierwiastkujesz coś podniesionego do kwadratu, to pojawia się wartość bezwzględna. Jak to ogarnąć? No proste. Najpierw przepisujemy tą nierówność bez wartości bezwzględnej, czyli x muszą być większe równe 1 czwarta i x muszą być zmiana znaku i minus do liczby. Tak? To jest nasze rozwiązanie, że x mają być takie lub takie. OK? To zaznaczmy to może nawet na tej osi. No 1 czwarta to jest tu. Minus 1 czwarta jest tu. Tak? X mają być większe od 1 czwartej, a więc idą w tą stronę. I x mają być mniejsze od minus 1 czwartej. To jest nasz przedział. Czyli można by tu napisać właśnie, że x należy od minus nieskończoności do 1 czwartej na minusie. Oczywiście, ponieważ jest większe bądź równe, to jest tak. To jest tak. W sumie od 1 czwartej do plus nieskończoności. Tak? Bo to jest ten przedział. No i teraz pytanie. Przedział zaznaczony na osi liczbowej od minus 7 do minus 1 zawiera się w zbiorze rozwiązań której nierówności? No wyszło od razu, że pierwszej. OK? Zresztą zobaczcie. Tu są liczby minus 7, minus 6, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1 i tak dalej. Zgadza się? Jeżeli ja sobie wezmę na przykład minus 1 i ją tu podstawię, to mam 1 do kwadratu, czyli 1. To jest większe od 1 czwartej bądź równe? Jest. Im bardziej będę zwiększał te liczby ujemne, czy też zmniejszał te liczby ujemne, czyli tu dawał minus 2, minus 3, minus 5, minus 7, to tym bardziej to będzie, bo weźmy minus 5. Do kwadratu jest 25, jest większe od 1 czwartej? Jest. Zgadza się? B na przykład nie pasuje dlatego, bo bierzemy sobie to minus 1 i podstawiamy. Minus 1 do kwadratu? 1. Czy to jest większe od 9? Nie. A od 16 też nie. A od 49 też nie. Tak? Więc albo rozwiązujecie tak, jak Wam pokazałem, czyli krok po kroku ładne rozwiązanie, albo znowu, skoro ten przedział ma być w rozwiązaniu, to bierzemy obojętną jaką liczbę z tego przedziału od minus 7 do minus 1 i sprawdzamy, czy pasuje. No tu od razu minus 1 odpadła, minus 1 i minus 1. Jasne? Dobra, więc zostało A. Tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę i zmykam do piątego zadania. Cześć.